Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie. Dzisiaj odcinek dość spontaniczny, dlatego że przyszedł Kuba. Kuba jest naszym trenerem, specjalistą i po prostu, jak to czasami bywa, boli go głowa. Myślę, że znacie temat napięciowych bólów głowy. Czasami po prostu tak się dzieje pod kątem może trochę intensywnej pracy, może za dużo aktywności, może jedzenia. Zobaczymy, jak to wygląda i pokażę Wam, jak tutaj ja bym takiego pacjenta podszedł z takimi bólami głowy i co zrobić, żeby je zmniejszyć. Także zapraszam Was serdecznie. Cześć Kuba. Hej. Co tam się dzieje z Twoją głową? Generalnie boli mnie tak jakby za oczami, no i cała potylica, delikatnie też pod. I Ty nie masz tych bólów specjalnie często? Tych może tak raz na tydzień się zdarzą, tak? Cały dzień. O, to często dość. Zostają i jakby żadna tabletka na to też nie pomoże. Dlaczego? Tym nic nie wiem. Dawno byśmy coś z tym zrobili. Nie mówiłeś nigdy. Nie, nie mówiłem Ci, no ale tak jakby próbowałem sobie z tym radzić dobrze. Gdzieś tam wyciszać to na delikatnie, no i jakby poradziłem sobie z tym. No okej, okay, jest tam miesiąca, dwóch i później znowu sobie wracało. Okej, okay. Więc słuchajcie, zobaczymy sobie. Mamy jakieś bóle tutaj głowy. To jest tak, że ten ból ile się utrzymuje? Jak się pojawi, to z reguły się pojawia rano i on zostaje do końca dnia. Dobra. I pytanie jest takie, czy to jest ból jednostronny, obie strony głowy, jak to wygląda? Obie strony są. Czyli dobra. Cały czas czuję tu potylicę faktycznie i za oczami cały czas to wtedy jest. Dobra. Wygląda trochę napięciowy ból głowy, o tyle, że pojawiają się tak naprawdę rano. To jest niestandardowe, bo teoretycznie one powinny pojawiać się głównie po całym dniu pracy. Nie wygląda trochę jak migrena, dlatego że jest po prostu krótkie natężenie. Masz jakieś światłowstręt, dźwiękowstręt, aurę. Ale on się jakby nasila, rano się jest taki delikatny i ja wtedy już wiem, okej, ja wiem, że ten dzień już jest stracony, nie? Bo jakby on będzie rósł do jakoś tak do południa, do 17-18 on rośnie. Dobra. No i później się już uspokaja i znika. Okej, więc tak to tutaj wygląda. Więc trochę wygląda jak jednak napięciowy ból, bo migrena ma taki charakter raczej jednostronny, intensywny ból. Często utrzymuje się kilka dni i pojawia się dodatkowe informacje, tak? Związane właśnie z światłostrętem, dźwiękostrętem, aurą, bólem z oka i jest ona raczej związana z przebodźcowaniem, tak? Czyli po prostu za dużo różnych bodźców zewnętrznych, wewnętrznych, a tu mamy napięcie bólu głowy. I teraz tak, słuchajcie, jak to wygląda? Po pierwsze, może być to związane z obszarem tkanek miękkich głowy, z obszarem tkanek miękkich odcinka szyjnego. Możemy sobie to sprawdzić. Czy Ty masz jakieś problemy ze stawem skrążuchwowym? Nie, raczej nie, o którym bym wiedział. Możemy sobie zobaczyć, jak wygląda relacja tkanek miękkich na obszarze głowy. Utrzymaj sobie stabilnie odcinek szyjny. Zobaczmy sobie, co się dzieje. Ruchomość jest trochę zaburzona całego czepca w rotacji w lewo. W prawo rusza się fajnie, w lewo ograniczenie, więc może coś jest na rzeczy tutaj. Na pewno warto byłoby z tym obszarem popracować. Jeśli chodzi o potylicę, mniej, bardziej dotyczy kości czołowej, kości ciemieniowych, troszeczkę potylicy. To jest to. Moglibyśmy sprawdzić sobie napięciowo tkanki miękkie, jeśli chodzi o obszar skroniowy i obszar żwacza. Możemy sobie sprawdzić ruchomość tkanek. Możemy sprawdzić sobie timing napięciowy. Zaciśnij zęby. Puść. Zaciśnij. Puść. Zaciśnij. Puść. Dużo szybciej i mocniej napina się prawa strona. Lewa trochę gorzej. Trzeba będzie zobaczyć, co się dzieje. Moglibyśmy zobaczyć sobie ruchomość ewentualnie. Jak wygląda żuchwa. Otwórz sobie żuchwę. Puść. Jeszcze raz. Puść. Nie ma specjalnie dużej różnicy, jeśli chodzi o ruch zbaczania tej żuchwy, więc nie przyczepiamy się. Nie, słuchajcie, czepiamy się takich rzeczy małych, czepiamy się rzeczy dużych. To, co byśmy mogli się u Kuby przyczepić jeszcze, to jest ewentualnie jakieś tematy z ceru u niego związane. Ja wiem, że kiedyś było u Kuby troszeczkę gorzej, teraz jest dużo lepiej, ale obszar tutaj czoła jeszcze, trochę szczęki, coś się dzieje, więc to nas od razu nakierowuje na jakieś tematy związane prawdopodobnie z trawieniem, metabolizmem, może tematem jelita grubego, które też bardzo często na twarzy pokazuje jakieś dysfunkcje. Więc pamiętajcie, że jeżeli macie jakieś tematy właśnie trądzikowe, jakieś wypryski, krosty, to warto zainteresować się po prostu tematem trzewnym, tak? Jak pracuje moja jelita, jak pracuje cały mój układ pokarmowy i temat żywienia tutaj jest ekstremalnie ważny, ale terapia wisceralna też może bardzo fajnie się tutaj sprawdzić. Więc zachęcam Was do takiego właśnie szerszego spojrzenia, że patrzycie sobie też na tą skórę. Jak są osoby dojrzewające, to jest to dopuszczalne, ale już no, po tym 20 roku życia niespecjalnie. Natomiast też jak się ktoś prowadzi dobrze, nawet w wieku nastoletnim, to też te zmiany
mogłoby ich by nie być. Jest to możliwe, żeby doprowadzić, żeby tych zmian po prostu nie było pod kątem żywienia. Nawet jak są obserwacje dzieciaków, na przykład w takich krajach, wiecie, mniej uprzemysłowiony, gdzie ta dieta zdecydowanie jest lepsza, jest więcej owoców, więcej warzyw, mniej produktów przetworzonych, dużo mniej cukru, to ta cera nawet w okresie dojrzewania wygląda nieźle. I takich tematów trądnikowych nie ma, więc to znaczy, że coś jest na rzeczy. Dobra. I teraz tak, to co będzie interesowało, to głównie zobaczymy sobie, jak tematy reakcji, aktywacji mięśniowej w obszarze szyi głównie, więc proszę połóż na chwilkę na pleckach. Będę używał, słuchajcie, tutaj testów tończności mięśniowej, nie będę tłumaczył dokładnie, jak one działają, dlatego że mogę Was odesłać do materiału, który był wcześniej, więc tutaj w karcie, ale też w opisie macie materiał o tończności mięśniowej, zerknijcie sobie, jeżeli nie wiecie, o co chodzi i tam będzie niezbędna teoria. Będziemy korzystali z mięśni powiązanych, czyli ocenimy sobie szyję, ale ocenimy sobie też mięsień wskaźnikowy, który będzie nam później wskazywał, co dzieje się w obszarze, ewentualnie obszaru, który będę chciał sprawdzić. Na mięsień wskaźnikowy bardzo często używa się na przykład zginaczy stawu ramiennego, trzymaj. I teraz docelowo my chcemy sprawdzić, czy układ nerwowy zarządza dobrze tym obszarem, więc czy jest w stanie utrzymać tę pozycję, kiedy ja obciążam ją na jedynkę, na dwójkę, na trójkę, na czwórkę, na piątkę, czyli jest większe obciążenie. No i widzimy, że płynnie działa fajnie. Skracam włókna, co się dzieje? Puszcza mięsień, to znaczy, że on jest normotoniczny. Ten mięsień będzie bardzo dobrym mięsieniem wskaźnikowym, ale to na później. Lećmy sobie, słuchajcie, dalej. Ocenimy sobie, jak wygląda odcinek szyjny. Zbadajmy sobie długi szyi, trzymaj. Działa, odruch ucieczki, działa dobrze. Nadpodnykowe też jest nieźle. Mięśnie pochyłe, jedna strona lewa. Zobaczcie, tutaj w ogóle Kuba nie jest w stanie tej pozycji utrzymać kompletnie. Druga strona. OK, tak samo, mięsień mózgowo-kostkowy, trzymaj, zdecydowanie lepiej, trzymaj, zdecydowanie lepiej. I teraz tak, coś jest tutaj na rzeczy, ja zobaczę sobie jeszcze prostownik, trzymaj, nie pozwól mi wyprostować głowy, działa, odruch ucieczki, trzymaj, prostownik jest nadmiernie napięty, jest szansa, że kompensuje gorszą pracę mięśni pochyłych. I teraz tak, kilka rzeczy zaczyna mnie tu interesować, ponieważ po pierwsze, ten, słuchajcie, obszar to jest przebieg meridianu jelita grubego. To jest raz. Dwa, temat, mamy tu jakieś zmiany na skórze. Dodatkowo możemy sobie sprawdzić mięśnie, które są powiązane z jelitem grubym. Na przykład, to może być choćby naprężę powierzchni szerokiej albo grupa kulszowo-goleniowa. Sprawdźmy sobie taki naprężacz. Zobaczmy, co się dzieje z tym naprężaczem. Ocenimy sobie pracę naprężacza. Utrzyma taką pozycję. Jest to trudne do wykonania, widzę. Druga strona. Prosto kolanko, tak, już Kuba tu układał kolan do zgięcia, więc tak, jeszcze jakiś skurcz go złapał. Więc coś jest na rzeczy. Mogliśmy sprawdzić też inne struktury, żeby być przekonanym o tym, że to działa. I teraz to jest już dość interesujące. Moglibyśmy sobie sprawdzić, co się dzieje z obszarem jelita grubego samego, tak? Trzymaj. OK, mamy sztywność dubiodrowy prawy, trzymaj, i dubiodrowy lewy. Te obszary mogą być nieproblematyczne u Kuby cały czas, no ale dzisiaj jest jakieś zaostrzenie, czuł te bóle głowy i się okazuje, że może być to związane z jelitem grubym. I teraz tak, możemy, słuchajcie, sobie postymulować obszar jelita grubego, ale na przykład obszar bardzo energetycznymi punktami na przebiegu meridianu są punkty początkowe i końcowe. Więc moglibyśmy sobie postymulować obszar jelita grubego. Ja sobie, wiecie co, sprawdzę sobie, bo to jest jelito grube biegnie tak naprawdę od palca tutaj wskazującego przez obszar prostowników, trochę tylno-bocznej strony ramienia, później wchodzi sobie na obszar szyi w okolicy mięśni pochyłych i biegnie sobie tutaj do kości szczękowej, jarzmowej, obszar nosowy tutaj. I teraz tak, rozluźnij się. Ja sobie postymuluję delikatnie te obszary, jedne i drugie, i sobie sprawdzimy, co się wydarzy, jeśli chodzi o pracę mięśni pochyłych. Jeżeli to by było jakby już jakaś zmiana, to byśmy zastanowili się, co my z tym jelitem grubym możemy zrobić. To jest jakby jedna opcja. To jest bolesne? Nie, to jest spoko. A twarz? Na twarzy jest spoko, tylko od razu chciałem Ci też powiedzieć, że jak robiłeś testy, to właśnie w tym miejscu na twarzy mnie swędziało. Okej, czyli zobaczcie, jak robię testy, to akurat też punkty referencyjne na
W tym obszarze się swędziało, tak? Swędziało, no. Tak, znaczy testowaliśmy sobie mięśnie pochyłe i coś go swędziało. Często ciało od razu sygnalizuje, gdzie ewentualnie jest problem. Nawet na filmiku to będzie widać, że się podłapałem. Tak? No. Tak? Okej, okay. Dobra, czyli zaczniemy obliczyć sobie, teraz przewincie sobie do którejś tam minuty i Kuba się drapie tutaj w obszarze punktu końcowego jelita grubego. Zobaczmy sobie, co się wydarzyło. Trzymaj. I patrzcie, one nam od razu zaczęły działać. Czy ja je teraz naprawiłem? Wątpię w to, czy je naprawiłem. Natomiast my moglibyśmy sobie sprawdzić, być może gdzie warto pracować z obszarem jelita grubego. Jak ktoś by pracował na przykład jakąś akupunkturą, akupresurą, igłami i tak dalej, to moglibyśmy to sprawdzić. Natomiast my chcielibyśmy doprowadzić prawdopodobnie jelito grube. Dopóki tego jelita grubego nie doprowadzimy do porządku, to ten wirytet może być cały czas problematyczny. To Kubie mogą pojawiać się bóle głowy. Tym bardziej, że te bóle głowy, słuchajcie, pojawiają się z rana samego. Być może w obszarach aktywacji pracy jelita grubego, czyli obszaru wypróżnienia tutaj, który ma miejsce około godzin tam, niech teraz, szósta, siódma, ósma, dobrze nam coś takiego, czy tam piąta, siódma nawet, no nie? No piąta, no to powiedzmy, że może nie, ale pewnie koło siódmej wstajesz gdzieś. Mhm. Więc się może okazać, że jelito grube jest podrażniane przez całe tutaj wypróżnianie, to dopiero wtedy to daje dolegliwości bólowe w obszarze właśnie całej szyi, bo nam się wyhamowuje tutaj obszar bocznej strony. Tak naprawdę, jeśli chodzi o mięśnie powiązane, to ten obszar to tak naprawdę obszar związany z żołądkiem. Ale może tak się zdarzyć, że na przebiegu meridianu właśnie będzie jakaś dysfunkcja. My możemy, słuchajcie, sprawdzić sobie, bo się może okazać, że to jest na przykład jedna strona głównie. To jest jedna strona głównie. Fajnie działa. I się wyhamowuje, więc raczej to nie jest strona dysfunkcyjna lewa, bo meridiany oczywiście są dwa po obu stronach. Zobaczmy sobie drugą stronę. I od tej strony tutaj się jakoś dysfunkcja pojawia. Dysfunkcja. I tu już końcówka nawet nieźle, więc my mamy problem. Mamy problem tutaj. W tym obszarze. Więc sytuacja jest taka, żebyśmy się skoncentrowali na pracy na tym obszarze. Możemy sobie oczywiście, wiecie, ten obszar sobie spalpować. Ta ramię, coś tutaj nie działa. Okej, okay. Tkliwe bardzo. Najbardziej było na ramieniu jednak. Najbardziej na ramieniu. Czyli zobaczcie, mamy obszar ramienia tutaj. Dobra, słuchajcie, zobaczcie, jak sobie palpujemy ten obszar ramienia. To jest bardzo tkliwy, porównanie do drugiego strony. No, nie porównujemy. Nieporównywalne. Idąc sobie dalej, tutaj znowu duża tkliwość w obszarze, tak naprawdę obszaru nadobójczykowego. Mięśnie pochyłe, jak widzicie, no bardzo duża tkliwość, więc my moglibyśmy z tym obszarem na początku popracować, wyciszyć go. Ja nie będę teraz robił terapii, a wyciszyć go, jakbyśmy sobie to fajnie rozpracowali. Docelowo chcielibyśmy, żeby praca, potem jak sobie zdiagnozujemy, sprawdzimy meridian, to żeby nam nie wyhamował wskaźnika i to będzie super. Też oczywiście by nas interesowała praca na obszarze jelita grubego. Natomiast to, co moglibyśmy sprawdzić, to czy po opracowaniu szyi, mięśni pochyłych i stawu tutaj ramienno-opadkowego, to nam się poprawi palpacja tego miejsca, jeśli chodzi o sam dół biodrowy, który był też na początku bardzo dotkliwy, dużo sztywności było. Więc czeka nas praca. Raz, jeden obszar. Dwa, obszar jelita grubego, gdzie są największe dysfunkcje. Trzy, chcielibyśmy, żeby się nam zaaktywowały zarówno pochyłe, jak i tutaj nasz wskaźnik jelita grubego, czyli naprężenie powierzchni szerokiej. I jak to będzie wszystko działo, to później trzeba się zastanowić, dlaczego to jelito grube zostało, ono jest dysfunkcyjne. Dlatego, że meridiany mogą być obciążone, bo mamy problem z narządem i być może jakaś zmiana żywienia, może flora bakteryjna, jakieś problemy właśnie, może być z chemią jelita grubego, ale się może okazać też, że jest jakiś temat choćby psychosomatyki. Jelito grube jest takim tematem związany z tym, że ja coś trzymam za wszelką cenę, już dawno powinienem coś odpuścić, jakby let it go, wiecie, to powinno pójść, a ja jeszcze z jakiegoś powodu trzymam, aż to po prostu powoduje somatyzację problemów emocjonalnych. Też się tak może zdarzyć. Na szczęście, jakbyśmy sobie to rozpracowali, to ja mogę potem uderzyć sobie i dopytać się, tak? Dowiedzieć się, jaki temat jest głównym obciążnikiem jelita grubego i w ten temat się po prostu później
zatopić. Moglibyśmy sprawić to przez punkty dla płata czołowego, czy na przykład nie będzie to dysfunkcja na przykład o charakterze psychosomatycznym, ale z racji tego, że Kuba ma dzisiaj realne bóle głowy, to byśmy pracowali sobie właśnie z szyjką, fajnie, troszkę z jelitkami, zostawili go w spokoju, dali mu możliwość dojścia do siebie, żeby się troszeczkę zregenerował, odpoczął i później, jak już będzie nam zarówno działo to, jak i to, to drążyć temat, dlaczego ewentualnie ten temat u niego pojawia się z raz w miesiącu, tak? To mówisz raz w tygodniu nawet czasami. Raz w tygodniu. To jest bardzo często, jak takie bóle napięciowe, trzeba coś z tym zrobić, więc mam nadzieję, że spotkacie Kubę następnym razem, gdziekolwiek, możecie zapytać się, czy ma bóle głowy i mam nadzieję, że nie będzie miał, bo je zrobimy. Tak będziemy działali. Nie będziemy robić całej terapii, to jest, słuchajcie, odcinek pilotażowy. Dajcie mi znać, czy tego typu podejście terapeutyczne Wam się podoba, czy chcecie więcej. Jak oczywiście jednogłośnie łapki w górę i komentarze będą na tak, to pójdziemy sobie dalej i będziemy sobie rzeźbić właśnie temat myśli aktorów terapeuta i właśnie robili sobie takie i bardziej zaawansowane case'y, więc nawet jeżeli chcecie być na przykład pacjentami na tego typu pracy, zarówno przy diagnostyce, jak i terapii, to też w komentarzu napiszcie mi, będę się z Wami po prostu indywidualnie kontaktował, żeby można było Wasz przykład tutaj zrobić na stole. Także czekam na Wasz odzew, czekam na Wasze komentarze, na łapki w górę i widzimy się prawdopodobnie w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, hej!